Nazywam się Dorota Kania, jestem dziennikarką, pracuję w mediach od początku lat 90. Z wykształcenia jestem filozofem. Zawód, który wykonuję, to jest moim ukochanym zawodem, pewnie jak większość z Was. Jest to pasja życiowa, a nie tylko sposób zarabiania na życie. Chcę powiedzieć o tym, co się dzieje tak naprawdę w mediach od drugiej strony. Zacznę od drugiej połowy lat 80., kiedy to ówczesny szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej, organizacji działającej w podziemiu, Stefan Bratkowski, napisał list do kreatora perestrojki Michaiła Gorbaczowa. Napisał wówczas w tym liście: rozmawiajcie z nami, to my jesteśmy tą właściwą opozycją, z nami, czyli z szeroko rozumianym środowiskiem Gazety Wyborczej. To doprowadziło do tego, że media wyglądają tak, jak wyglądają, ale jeszcze wpływ bardzo silny na media w Polsce mają służby specjalne. W 1989 roku w willi należącej do Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spotkali się wysocy rangą przedstawiciele komunistycznych służb specjalnych z przedstawicielami CIA. Jest to opisana, dość szeroko opisywane spotkanie, ale późno to spotkanie przeniknęło do świadomości publicznej. Podczas tego spotkania był obecny m.in. późniejszy szef Urzędu Ochrony Państwa Grabosław Czempiński. Wszyscy komunistyczni funkcjonariusze służb specjalnych, którzy tam byli, było ich około 5, zaoferowali Amerykanom swoje usługi, to znaczy powiedzieli, że już przechodzą na stronę amerykańską. I tak jak w mediach właściwie zmiana nie nastąpiła, tak samo w służbach. To, że przedstawiciele komunistycznych służb specjalnych obiecali Stanom Zjednoczonym lojalność, zostało odebrane, że służby zaczną działać normalnie, tak jak w krajach demokratycznych. Okazało się, że tak nie było, ponieważ sieć powiązań, zwłaszcza gospodarczych, zwłaszcza interesy biznesowe, sprawiły, że w dalszym ciągu bardzo silne oddziaływanie na polskie służby i na polskie media, ale przede wszystkim służby, miały rozpadający się Związek Sowiecki. Dla dziennikarzy zachodnich jest to dość niezrozumiałe, ale Polska leży akurat w takim miejscu Europy, gdzie się ścierają wpływy i cały czas przez ponad 50 lat Polska była tak naprawdę państwem satelickim Związku Sowieckiego. Kiedy służby zaczęły się inaczej nazywać, a w dalszym ciągu były to sowieckie służby, tak na dobrą sprawę, bo dzisiaj już wiemy po tym, co się działo, po tym, jakie były przeprowadzane operacje, z dużym wpływem Związku Sowieckiego, również media nie mogły się zachowywać normalnie. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, okazało się, że w mediach na początku lat 90. i później działało i pracowało mnóstwo osób, którzy byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa albo wywiadu, albo służb albo cywilnych, albo wojskowych. Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że pewne treści się w ogóle nie mogły przedostawać do mediów. Nie przedostawały się ze względu na taki właśnie układ. Skąd my to wiemy? Wiemy to, proszę Państwa, z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Ja, pisząc swoje książki, korzystałam z archiwum Instytutu, ale proszę Państwa, na co zwracam uwagę na wszystkich moich spotkaniach z czytelnikami, że Instytut Pamięci Narodowej powstał w Polsce w 2000 roku, zaczął działać w 2006, a Instytut Gałka zaczął działać na początku lat 2000, powstał kilka miesięcy po upadku muru berlińskiego. To pokazuje, jaki był silny opór w Polsce, żeby nie ujawniać tajnych współpracowników w mediach. To się tak wydaje, że to nie ma żadnego innego, większego znaczenia. Otóż, proszę Państwa, ma. Ja na przykład spotkałam się osobiście, jak nagrywałam program dla telewizji publicznej 10 lat temu, że na przykład w najbardziej newralgicznym momencie wysiadał dźwięk. Albo na przykład, jak był zaproszony świętej pamięci profesor Lech Kaczyński do radia jako prezydent, była z nim rozmowa przeprowadzana, nagle okazało się, że jest cisza w eterze, bo nie ma emisji. To nie były przypadki. To nie było tylko i wyłącznie teorie spiskowe, ale to się działo naprawdę. Sposób pokazywania katastrofy smoleńskiej. Proszę Państwa, przez 6 lat mieliśmy falę kłamstw. To, co się zalewało
Polaków i to, co zalewał również przekaz na Zachodzie, ten przekaz na Zachodzie był kształtowany przez przekaz w Polsce. Osoby, które chciały się dowiedzieć, co się stało w Smoleńsku, nie mówiły o zamachu, tylko chciały się dowiedzieć, chciały pracować nad tym, żeby wyjaśnić katastrofę smoleńską, były atakowane. To, co spotkało profesora Biniendę, to, co spotkało obecnego tu na sali Glenna Jurgensena, gdzie Gazeta Wyborcza opisywała niestworzone bzdury na ich temat. I ten przekaz szedł w świat. Cały czas wmawiano, że jest w Polsce zagrożona demokracja. Proszę Państwa, to jest nieprawda, to jest kłamstwo. Demokracja ma się bardzo dobrze. A to, że się ma demokracja bardzo dobrze, można było zobaczyć wczoraj, kiedy równocześnie szło kilka marszy, jeżeli w związku z odzyskaniem niepodległości Polski w 1918 roku. Te sytuacje, te wpływy, proszę Państwa, nie są zaskoczeniem, biorąc pod uwagę historię Polski. Przecież, proszę Państwa, Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku w listopadzie, a już w grudniu, zaledwie 4 tygodnie później, powstała Komunistyczna Partia Polski, absolutnie satelicka partia Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, stworzona w Moskwie. W Warszawie podpisano statut i miała ona za zadanie doprowadzić do podległości Związkowi Sowieckiemu. Dlatego mówię o tym, że różnego rodzaju ruchy, różnego rodzaju, proszę Państwa, wpływy będą się w dalszym ciągu uaktywniać. To nie jest tak, że agentura poszła spać, bo te wpływy w dalszym ciągu są. To nie jest tak, że biologia działa i funkcjonariusze służb, którzy w tej chwili mają 60, 70, 80 lat, już nie mają żadnego wpływu na rzeczywistość. Mają, ponieważ, proszę Państwa, jest bardzo duża sieć powiązań, zwłaszcza w biznesie. Zwłaszcza w biznesie to było widać, jak powstawały media w Polsce. Dwie największe stacje telewizyjne, czyli TVN i Polsat, zostali prezesami tych stacji, właścicielami byli ludzie, którzy figurowali i figurują w archiwach służb specjalnych PRL jako tajni współpracownicy komunistycznej bezpieki. To nie był przypadek, że akurat tak został podzielony tort medialny. Jeden z redaktorów naczelnych tygodników polskich, tygodnik Polityka, pan Jerzy Baczyński również figuruje jako tajny współpracownik komunistycznej bezpieki. Dokumenty się zachowały, część archiwów została oczywiście zniszczona, ale w dalszym ciągu to, co jest, to jest ogromne, to robi porażające wrażenie. Ogromne wrażenie, dlatego że jak, proszę Państwa, bierzemy na przykład sposób relacjonowania katastrofy smoleńskiej i patrzymy, kto to robi, kto nadaje ton, jacy ludzie się wypowiadają, to nic nie dziwi. W 10 kwietnia 2010 na jednym z blogów, w portalu internetowym ukazał się wpis profesora Kuźniara, który napisał, że w domyśle z tego wpisu można było wywnioskować, że to prezydent Lech Kaczyński zmusił pilotów do lądowania. 10 kwietnia, proszę Państwa. Kilka godzin po katastrofie smoleńskiej. Profesor Kuźniar później został doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. I co się dzieje, proszę Państwa? Ja pisząc informacje na temat doradców, na temat ludzi, którzy są przy Bronisławie Komorowskim, sprawdzam dokumenty dotyczące roli Romana Kuźniara. Profesor Kuźniar figuruje jako tajny współpracownik komunistycznej bezpieki. Ale nie on jeden. Wszyscy, którzy nadawali ton, jeżeli chodzi o kluczowe dla Polski sprawy, byli w mniejszym lub większym stopniu związani z służbami specjalnymi. W najnowszej książce, która ukazała się tydzień temu, Resortowe Dzieci Politycy, opisujemy proces negocjacyjny wprowadzenia Polski do NATO i do Unii Europejskiej. I proszę Państwa, co się okazuje, większość tych negocjatorów, w większości to byli ludzie, którzy właśnie byli zarejestrowani jako TW, jako tajni współpracownicy, a jeden z nich dostał prawo odmowy wjazdu na teren państw Unii, na teren państw członkowskich NATO jeszcze na początku lat 90. A mimo to później zasiadał w polskim rządzie. Tak wyglądało to i
te dwie grupy, czyli grupy, które chcą wolnej Polski, którzy chcą, żeby rzeczywiście Polska funkcjonowała na wszelkich zasadach reguł demokratycznych, są cały czas zwalczane przez tą bardzo silną jeszcze grupę związaną ze służbami specjalnymi, komunistycznymi oczywiście. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia.